Jest poniedziałek, godzina 19, więc zaczynamy kolejny film na naszym nowym kanale Na Zdrowie. Dzisiaj krótko o orzechach. To, że orzechy są bardzo zdrowe, że mają mnóstwo zdrowych tłuszczy, że mają białko, że mają składniki mineralne bardzo nam potrzebne, to chyba wie każdy. Ale nie każdy wie, że trzeba te orzechy, pestki, nasiona przygotować w odpowiedni sposób, zanim będziemy je spożywać. Natura wyposażyła orzechy, nasiona, pestki w naturalne inhibitory enzymatyczne, które mają spowolnić, czy zahamować, czy nie pozwolić nasionom i orzechom wykiełkować w nieodpowiednim czasie lub w nieodpowiednich warunkach. I te inhibitory niestety trochę hamują nasze enzymy trawienne, przez co nie wchłaniamy odpowiedniej ilości tych odżywczych substancji z orzechów, z pestek i też mamy problemy czasami trawienne. Drugą rzeczą, której należy się pozbyć w przypadku właśnie orzechów, pestek, nasion, to są kwasy, to jest kwas fitynowy, który tworzy nierozpuszczalne sole ze składnikami mineralnymi i one właśnie blokują wchłanianie wapnia, żelaza, cynku. Sposobem na to wszystko jest po prostu namaczanie orzechów, pestek, nasion w odpowiedniej ilości czasu. Ten czas podam pod filmem, ale to jest bardzo łatwo znaleźć w internecie. Ja używam w domu najczęściej orzechów takich naszych, lokalnych, laskowych i orzechów włoskich i one wymagają około 10 do 12 godzin namaczania, więc ja wieczorem je łupię, zostawiam na noc i rano już są gotowe. Oczywiście dobrze jest, jeżeli moczymy je w ciągu dnia, no bo ja w nocy nie wstaję, dobrze jest tą wodę kilkukrotnie zmienić, albo chociaż raz ją zmienić. Nie wylewajmy tej wody, można ją wykorzystać do podlania roślin doniczkowych, albo chociażby do podlania ogrodu. Wodę trzeba szanować, pamiętajcie. Czyli wypłukujemy te niepotrzebne dla nas składniki i dostajemy, słuchajcie, nie dość, że lepiej przyswajalny produkt, to jeszcze smaczniejszy. Kojarzycie włoski orzech, który jest jeszcze niedojrzały, który ma taką żółtą, trochę gorzkawą skórkę na początku i po jej zerwaniu w środku mamy cudownie chrupiący, pyszny orzech. To do tej postaci właśnie przez namaczanie te orzechy wracają, do takiej chrupiącej. One nasączają się trochę wodą i są naprawdę o wiele bardziej smaczniejsze. Są też wtedy bardziej miękkie, więc jeżeli potrzebujemy zblendować orzechy, to po namoczeniu będzie to dużo prostsze. Sprawa jest prosta. Zalewamy wodą, odcedzamy potem wodę, przepłukujemy i mamy gotowe orzechy, nasiona. Pamiętajmy tylko o tym, że jeżeli robimy większą ilość, to wtedy musimy je z powrotem wysuszyć, żeby nie pojawiła się pleśń lub lekko wilgotne po prostu przechowywać możemy przez 2-3 dni zamknięte w lodówce. O tym należy pamiętać. Ja moczę tylko tyle, ile na dany moment potrzebuję. To chyba tyle. Temat uważam istotny, zostawiam Was z tym tematem. Sami zdecydujcie, czy chcecie skorzystać w 100% z tego, co te orzechy, nasiona i pestki nam dają, czy tylko w obniżonej ilości. Ja uważam, że warto i że bardzo mało czasu na to potrzeba. Tylko musimy pamiętać, że trzeba to wcześniej namoczyć. Tyle w temacie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny poniedziałek, na kolejny raz na godzinę 19. Dziękuję.